Witajcie, witajcie, kolejny Gnieszka Live. Nie wiem już który, ale zaczynamy od rozmowy o sukcesie. Moim gościem będzie mecenas Nikodem Multan z Ekowisu. Witaj Nikodemie. Cześć Maćku. Sukces. Czy dobrze przeprowadzona sukcesja jest sukcesem? No zdecydowanie tak. Jaki procent w Polsce udaje się zakończyć z sukcesem, a jakie są spektakularną porażką? No, procentów nie znam, natomiast temat jest teraz bardzo modny i bardzo ważny. Mhm. Trzeba o tym dwa słowa, bo to jest tak, że w momencie, kiedy nastąpiły przemiany... W 89 czy w 2015? Nie, mówimy o przemianach. Okay. Mówimy o przemianach 89, 90, początek lat 90. Dużo firm, które się wtedy rozwinęły, no, funkcjonują na rynku ćwierć wieku bądź dłużej. I nadszedł czas, że trzeba będzie przekazać ten biznes kolejnym pokoleniom. W Polsce, co niestety nie jest wystarczająco mocno akcentowane i chwalone, jest bardzo dużo biznesów rodzinnych. Tak jak w Skandynawii czy w Niemczech bardzo jest to wielka duma narodowa, że mamy dużo firm rodzinnych, które drugie, trzecie, czwarte pokolenie prowadzą dany biznes. No u nas drugie, może trzecie pokolenie prowadzi biznes, ale to nie jest jakiś powód do chluby, a szkoda, bo są bardzo fajne, duże polskie rodzinne biznesy, które się powinny rozwijać. Zgodzisz się z tezą profesora Andrzeja Bliklego, że pierwsze pokolenie rozwija, drugie, że pierwsze hoduje krowę, drugie spija mleko, a trzecie przerabia krowę na kotlety? No, oby tak nie było. Mhm. Staram się wierzyć, że tak nie jest. Prowadzimy wiele firm rodzinnych w naszej kancelarii i to tak nie wygląda. Mhm. Co więcej, obserwujemy wiele, na pewno kilka bardzo fajnych sukcesji, gdzie kolejne pokolenia weszły i rozwinęły bardzo, a nie zaczęły spijać biznes. Bo to jest tak. Mhm. Bardzo często te biznesy były prowadzone w sposób intuicyjny. Ludzie, którzy zarobili pieniądze, udało im się wysłać dzieci na najlepsze uczelnie świata czasem. Mhm. Tak? Tak, ci ludzie wrócili z ogromną wiedzą, umiejętnościami. Potem nabywali doświadczenia w swoich tych rodzinnych firmach i dzisiaj są gotowi je przejąć. Więc to jest tak, dobry moment, żeby o tym rozmawiać i dobry moment, żeby też sukcesy przeprowadzać. Tylko tutaj jest kilka rzeczy, które trzeba odczarować. Mhm. Tak? No właśnie, największe problemy w tym temacie. Czy po pierwsze, sukcesja nie może być interpretowana tylko i wyłącznie jako przejście w jakąś nową formę prawną, czyli temat czysto prawniczy. Bo jeśli ktoś tak zakłada, że ja zabezpieczę się przez to, że zatrudnię prawnika, który będzie lekiem na całe zło, to jest błąd, bo to nie tak. To jest tylko jeden z kilku elementów. Chyba najważniejszym elementem to jest to takie psychologiczne przygotowanie do tej sukcesji. To znaczy i po stronie nestorów, którzy chcą wprowadzać młodych, mają świadomość, że oni nie są dorośli, tylko dojrzali do tego, żeby te biznesy przejąć. Że pomagają im wejść w ten biznes, uczą ich swoim doświadczeniem. No, 30 lat doświadczenia nie da się tego nauczyć w żadnych szkołach. Więc jeśli ktoś nawet najlepsze uczelnie pokończył, a następnie nie będzie prawidłowo wprowadzany do biznesu, to tego biznesu tak w lot nie przejmie. A trzeba sobie uświadamiać jedną rzecz, że ten problem jakby mentalny po stronie ojców, matek, założycieli jest bardzo poważnym problemem. Czy to znaczy, że w procesach sukcesyjnych biorą udział nie wiem, psychiatrzy, psychologowie? Pracujemy nawet pilotażowo staramy się wdrażać takie projekty sukcesyjne, które łączą w sobie co najmniej trzy elementy. Oczywiście element prawny, bo jesteśmy kancelarią prawną, ale tutaj naprawdę tych rozwiązań jest kilka. Tutaj trzeba będzie powiedzieć o dwóch pojęciach, o dywersyfikacji i optymalizacji, tym słowie, które tak bardzo jest nadużywane. To jest element prawa i tutaj oczywiście tym się zajmujemy my, ale bardzo istotnym elementem jest dobre podejście biznesowe, czyli może jakaś pomoc ze strony właśnie speców od biznesu, coachów, ludzi, którzy się zajmują identyfikacją marki. Będziecie mieli dzisiaj spotkanie z Maćkiem, tak, Tysławskim.
Po pierwsze trzeba się identyfikować ze swoją firmą, tak? Mhm. Trzeba chcieć w nią wejść, a nie dlatego, że tata kazał, to ja muszę tą firmę dalej poprowadzić. Mhm. Czyli ten element biznesu jest tutaj bardzo ważny, ale w mojej ocenie najbardziej zaniedbywany jest jednak ten element psychologiczny. Okay. To znaczy gotowości obu pokoleń do tego, jedno do przekazania, uświadomienia sobie, że nie tylko ja potrafię i nie ja robię wszystko najlepiej, może ktoś, kto przyjdzie po mnie, będzie w stanie robić to nie gorzej, a może nawet lepiej. I ten element, czyli ta pomoc psychologiczna czasem jest po prostu niezbędna. No ale ja jako prawnik mogę powiedzieć tyle. Są dwie rzeczy, na które trzeba oczywiście zwrócić uwagę. Ustawodawca gdzieś tam problem widzi. Z naszego punktu widzenia ustawodawca nie dał rady. To znaczy pomysł, żeby wprowadzić zarząd sukcesyjny i dać tą możliwość, żeby te działalności gospodarcze mogły być jeszcze przez jakiś czas prowadzone, nie jest odpowiedzią do rynku, która jest oczekiwana. Mhm. To muszą być ułatwienia. Ja wiem, że została wprowadzona zasada już kilka lat temu dotycząca możliwości przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. To wszystko jest wykorzystywane, ale te narzędzia, które prawo daje, nakazują nam prawnikom i podatkowcom, robienia czasem naprawdę potrójnych aksli, prawą ręką przez lewe ucho, po to tylko, żeby to dobrze przeprowadzić, a to przecież można byłoby zrobić łatwiej. Jest szansa na ustawodawstwo, które wprowadzi pojęcie fundacji rodzinnej, jak w Luksemburgu? To znaczy, szansa istnieje zawsze. Pytanie, no ale czy w bieżącym rozmiarze. Absolutnie, nie? Według mojej najlepszej wiedzy nie ma pracy nad takim projektem w tej chwili, który by dawał szansę wprowadzenia w najbliższym czasie, czy nawet w nadchodzącym roku, rozwiązań, które dałyby możliwość prowadzenia takiego biznesu. O dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, oprócz tych elementów psychologiczno-biznesowych, zmiany pokoleniowej, o czym na pewno są osoby, które są w stanie więcej powiedzieć, to odprawa. Trzeba pamiętać o tym, że ten pomysł sukcesyjny ma dwa cele. Z jednej strony ma dać możliwość takiego całościowego zabezpieczenia interesów kolejnych pokoleń. Czyli trzeba w tym momencie pomyśleć o jakiejś dywersyfikacji ryzyk, o stworzeniu określonych formuł prawnych. Tylko niekoniecznie jak zawsze musi być spółka z o.o., spółka komandytowa. Jest kilka takich wytrychów prostych, ale to nie muszą być te rozwiązania. To są dobre rozwiązania, dalej możliwe. Druga rzecz, którą trzeba sobie uświadomić przy okazji tej sukcesji, to, że prawo podatkowe uległo dramatycznej zmianie. Czyli jeśli ktoś myśli, że sukcesję będzie przeprowadzał optymalizując, czyli krótko mówiąc, dążąc do tego, żeby nie zapłacić żadnych podatków, no to musi robić to bardzo mądrze i ostrożnie, tak? Bo system jest coraz bardziej uszczelniany. KAS wydał wielokrotnie różnego rodzaju wytyczne, jakie działania są działaniami, które zmierzają do obejścia prawa. Nie można tego robić samodzielnie, nie można tego robić metodą chałupniczą. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Nie rozmawiajmy, nie przedstawiajmy koncepcji jako wielomilionowych optymalizacji i oszczędności na podatkach, bo to jest nieprawda. To trzeba umieć zrobić, trzeba mądrze zrobić, ale przede wszystkim trzeba to zrobić tak, nie żeby obchodzić przepisy, tylko korzystać z dopuszczalnych, możliwych rozwiązań, które nadal jeszcze jakieś istnieją. Natomiast nie powinniśmy się skupiać na tym, że sukcesja zmierza do tego, żeby zaoszczędzić na podatkach. Jeśli ktoś ma takie założenie, to ten proces sukcesyjny będzie bardzo ciężko przebiegał. Najdziwniejszy projekt sukcesyjny, nad którym pracowaliście w Ekowisie? Myślę, że najdziwniejszy projekt to jest taki, gdzie firma osobowa, spółka osobowa, zarządzana przez dwóch, trzech wspólników, mieliśmy więcej niż jeden taki projekt, przychodzą ojcowie, mówiąc, że dzieci i żony wchodzą do spółki i wtedy się pojawia rozmowa również o tych sprawach prywatnych. Na początku ludzie są bardzo sceptyczni do rozmowy z prawnikami na takie rzeczy, natomiast no, trzeba mieć przemyślane, czy w rodzinach dzieci jest wszystko w porządku, czy do firmy wprowadzić zięcia, czy wprowadzić synową, jak to zrobić. I czasem się okazuje, że cały proces jest już przygotowany, wszystko jest przemyślane, a nagle się okazuje, że następuje proces rozwodowy między dziećmi. I trzeba wszystko zmienić, Czyli przychodzą... Albo że teściowa sobie przypomina, że jednak za zięciem nigdy nie przepadała.
to nie jest kwestia sympatii i antypatii, no to chodzi o to, żeby zabezpieczyć rodzinę, mhm. tak? Zabezpieczyć rodzinę, no przecież to są dramaty, tak? Mhm. Jak się zdarzają takie sytuacje, że jest jakiś spór w rodzinie, a tam są małe dzieci, a dziadek najbardziej kochał, żeby zabezpieczyć te swoje biedne wnuki, tak? Mhm. To wszystko musi być przygotowane, musi być przemyślane, ale żeby to można było dobrze zrobić, no to to musi być niestety przede wszystkim przepracowane pozaprawnie, i prawdopodobnie nawet przed przyjściem do prawnika, albo w ramach właśnie takiego całościowego procesu, projektu, który będzie mówił o sukcesji, czyli o procesie konstruowania tych konstrukcji hybryd prawnych czasem nawet, aż do kwestii dotyczących testamentów, rozporządzeń na wypadek śmierci, no bo to jest właśnie, to jest zabezpieczenie, całość, a nie zbudowanie dwóch, trzech spółek. Wraz z ruchem firmy Rolewski, czyli podpisaniem, ogłoszeniem konstytucji firmowej, właśnie pojawił się publicznie ten wątek konstytucji firmy. Na czym polega to narzędzie? Czy to jest dobre narzędzie? Czy ono ma jakieś tam zamocowanie w prawodawstwie? Czy to po prostu taki kolejny fajerwerk podsuwany sukcesorom czy nestorom przez jej wszelkie maści doradców? Mówisz o konstytucji firmy, tak? Tak, tak. Konstytucja firmy to jest pojęcie bardzo wieloznaczne, ale chyba chodzi ci o to, że każda firma powinna mieć jakąś swoją, jakieś swoje elementy identyfikacyjne. I absolutnie tak, jeśli tak rozumiemy konstytucję, czyli wspólne wartości, wspólny plan na kolejne 5-10 lat funkcjonowania firmy, wspólne podejście do pracowników, wspólne podejście nawet właśnie do płacenia podatków, wspólne podejście. Mamy ludzi, którzy są wychowani w, no, w okresie socjalistycznym, żeby nie powiedzieć w komunie, tak? Którzy prowadzili biznes metodą, właśnie z jednej strony mówiłem to już, intuicyjną, a z drugiej strony metodą taką, no trzeba jak najwięcej dać radę, tutaj nie chcę użyć słowa ukręcić, tak? A nagle przechodzimy na, zmienia się system, zmienia się czas, zmieniały się warunki prawne, nagle się okazuje, że przychodzą młodzi menedżerowie, właśnie te dzieci po uczelniach z całego świata, którzy mówią, najważniejszy jest porządek, najważniejszy jest plan, najważniejszy jest Excelek, najważniejsza jest dbałość o pracowników, żeby się pracownicy dobrze czuli, bo oni są firmą, żeby identyfikowali się z firmą, czyli żeby była właśnie ten element marki, renomy i tak dalej. Są zupełnie różne podejścia. Jeśli je się prawidłowo połączy, to w ten sposób można taką konstytucję stworzyć. 10 najważniejszych rzeczy w naszej firmie. Czym się wyróżniamy na rynku? No ale to jest właśnie dla tych psychologów biznesu no tak, zadanie to i tak to jest dalej. Wspólna praca obu pokoleń, pokoleń pod czyimś tam kierunku. Prawników, którzy wskażą na możliwości, ale właśnie różnego rodzaju doradców. A powiedz, bo swego rodzaju pomysłem na sukcesję jest doprowadzenie firmy do momentu, w którym można ją sprzedać za bimbalion złotych, otworzyć jakiegoś rodzinnego fiza, zapakować tam pieniądze i żyć z przysłowiowych odsetek, nie? Powiedz, na ile jest to częste rozwiązanie, a po drugie, na ile właśnie firmy, które zaczynały od firm garażowych, zarządzanych intuicyjnie i w cudzysłowie nieprofesjonalnie, na ile one są w ogóle sprzedawalne? Z punktu widzenia inwestora, nie wiem, branżowego, finansowego i tak dalej. Znaczy, po pierwsze, bardzo unikałbym określenia firmy garażowe, dlatego że to ma założenie pejoratywne, a tak nie, naprawdę... Nie, mam na myśli, tak jak grupa Atlas zaczęła się u teścia pana Grzegorza Grzelaka, gdzie wiertarką mieszali kleje, nie? To w ten sposób myśląc, trzeba to podkreślić, pojęcie garażowe w tym pojęciu nie jest niczym pejoratywnym, absolutnie. Negatywnym. Nie. Chodzi o to, że powstawały jak Microsoft. Dokładnie. Tak jest, w 1989 roku zaraz po ustawie Wilczka. Czy takie firmy są sprzedawane? Po pierwsze trzeba powiedzieć tak, bardzo często dla tych twórców tych firm te firmy są jak kolejne dziecko. Tak. Więc ich wypuszczenie na rynek, sprzedaż jest kolejnym jest problemem. Zdradą. Może być zdradą. Jeśli żadne z dzieci nie chce przejąć firmy po rodzicu, czasem to są dramaty rodzinne. Mam was troje, dlaczego żadne z was nie chce się... Ty chcesz być lekarzem, ty chcesz być kosmonautą, dlaczego nikt z was nie chce... A ty chcesz tańczyć na róże. Tak, a dlaczego nikt z was nie chce przejąć tego biznesu? Tyle lat go budowałem dla was, tak? Tak.
Więc jak są takie sytuacje, no to oczywiście przygotowanie firmy pod sprzedaż, ale trzeba to powiedzieć, dobre przygotowanie firmy pod sprzedaż to jest wielokrotnie dużo trudniejszy proces niż proces sukcesyjny. Dlatego, że dobre przygotowanie wszystkich tych elementów i prawnych, zwłaszcza prawnych, które są po macoszemu albo były po macoszemu traktowane zaraz po transformacji, potem przez lata 90. czy nawet 2000. To wszystko trzeba posprzątać. Kwestie biznesowe, kwestie tego, że człowiek musi mieć świadomość, że firma to jedno, a on to drugie, czyli firma to nie ja. Tak, że ona ma własny majątek, no wszystko własne, tak? I mogę ewentualnie włożyć, ale wyjąć już po prostu sobie dowolnie nie mogę. Więc wielokrotnie się spotykamy z takimi sytuacjami, ale muszę ci powiedzieć, że obserwowaliśmy takie działania nie tylko w firmach polskich. Firmy zagraniczne, które w Polsce były też prowadzone właśnie przez dzieci, też zdarzały się takie sytuacje, że one były przygotowywane pod sprzedaż, a potem się ci właściciele dziwili, że my oczekujemy od nich wielu informacji, których oni uważają, że to jest ich prywatna sprawa. No nie, jak prowadzisz firmę, to ty musisz być transparentny, musisz przygotować ją w taki sposób, żeby ktoś mógł ją sprawdzić prawnie, finansowo, ekonomicznie, ewentualnie podjąć decyzję, czy jest gotów ją kupić. Sprzedaż firmy w większości przypadków, które ja widziałem, to jednak jest ostateczność. Rozumiem, że w Ecovisie jeszcze nie myślicie o własnej sukcesji. W sensie nas, na nasze dzieci? Tak. Co ja mogę powiedzieć? No wolałbym jeszcze chwilę, nie. Natomiast ostatnio dzieciom tłumaczę, staram się tłumaczyć, co ja tak naprawdę zawodowo robię. No dzieci są małe i zrozumieć im, co ja robię, jest rzeczywiście niełatwo. Nikodemie, następnym razem porozmawiamy o, myślę, może o jakimś atrakcyjnym medialnym temacie. Dzięki wielkie za rozmowę o sukcesji. Do słuchaczy przez atrakcyjny medialnie temat mam na myśli może jakieś molestowanie albo mobbing. To już zobaczymy, co tu dla was z Nikodemem przygotujemy. Dzięki wielkie, Nikodemie, za rozmowę. Sukcesja. Na koniec suchar. Słowo sukcesja można rozszyfrować jako sukces i ja. Ha, śmiecie się. Na koniec jeszcze do Nikodema pytanie. Nikodem, lubisz kawę? Bardzo lubię kawę. Dobra, to słuchaj, mam tu dla ciebie zasaskę wampira. Bardzo dziękuję. Od kawiarza łap. Dziękuję ci bardzo. Nikodem złapał. Pozdrowienia, Piotrze, dla ciebie. A tak, Piotra Ślązaka pozdrawiamy. Następnym moim gościem będzie, a nie zdradzę wam, kto będzie moim gościem, w przerwie obejrzyjcie sobie film o tym, dlaczego i po co napisałem e-booka pod tytułem Katolicy Miliarderzy. Widzimy się za 3 minuty z następnym moim gościem. Do zobaczenia, cześć.